Zacznijmy tworzyć naszą stronę. Podzielimy naszą aplikację na kilka folderów. Stworzy to naszą strukturę, po której będziemy mogli swobodnie się przemieszczać. Pierwszym folderem, jaki stworzę, będzie Containers. W tym folderze będziemy przechowywali komponenty, które będą bardziej rozbudowane niż zwykłe małe komponenty. Pierwszym komponentem, jaki stworzymy w kontenerach, będzie komponent app. W tym celu stworzę folder o nazwie app. I w nim stworzę plik o nazwie app.js. Tworząc nowy komponent w Reakcie, pierwsze co musimy zrobić, to zaimportować React z naszej paczki Reacta. React posiada w sobie komponent o nazwie komponent. Dzięki pobraniu komponentu z Reacta będziemy mogli rozszerzać jego definicję, przez co tworząc klasę o nazwie app możemy użyć metody extends component. Dzięki temu mówimy, że nasz nowy komponent jest rozszerzeniem komponentu zaciągniętego z Reacta. Każdy komponent posiada funkcję render, która, jak sama nazwa wskazuje, renderuje jakiś kod. Od razu zwrócę wartość, jakaś wartość przykładowa. Dla porządku, wartość w wartości return możemy zawinąć w nawiasy, szczególnie jeżeli będziemy chcieli tworzyć kod w wielu linijkach. Jest to najprostszy sposób zapisania komponentu za pomocą klasy. Aby z takiej klasy skorzystać na zewnątrz, musimy ją wyeksportować. W tym celu wpiszę komendę export i domyślną klasą z tego pliku będzie eksportowana klasa app, dlatego mogę dopisać słówko default. Skoro wyeksportowaliśmy klasę, możemy z niej skorzystać w naszym index.js. W tym celu zaimportuję app z pliku znajdującego się w containers w folderze app, a plik nazywa się app. Plik nazywa się dokładnie app.js, jednakże przy importowaniu plików nie używamy rozszerzeń. Skoro zaimportowaliśmy komponent, to zamiast przykładowego komponentu index będę chciał wyrenderować komponent app. Nasz komponent app będzie głównym miejscem, do którego będziemy rozszerzali aplikację o kolejne komponenty. Można powiedzieć, że to będzie kontener naszej całej aplikacji. Skoro zaimportowaliśmy app do funkcji render, na naszej stronie powinna wyświetlić się zawartość komponentu app. W tym celu przejdę do konsoli i wpiszę npm start. Nasz komponent wyświetlił się w formie treści, przykładowa treść. Do struktury naszej strony na samej górze będziemy chcieli dodać nagłówek razem z menu. W tym celu w containers stworzę kolejny komponent. W tym celu stworzę folder header. I w folderze header stworzę plik header.js. Najlepszą praktyką jest polecenie Ctrl-C, Ctrl-V, czyli przekopiowanie całej struktury komponentu do nowego pliku. Zamiast nazwy app będzie to nazwa header. Rozszerzamy komponent i będziemy chcieli zwrócić nasz header. Wewnątrz naszego nagłówka będziemy chcieli posiadać menu. W tym celu stworzę listę oraz element listy. Trzema wartościami. Będzie to portfolio, o mnie oraz kontakt. Skoro komponent jest wyeksportowany, w komponencie app mogę zaimportować header from. Tutaj muszę wyjść z folderu, przejść do folderu header, do pliku header. Z przykładowej treści będę chciał skorzystać z komponentu header. Gdy przejdę do strony, zobaczę, że nowe menu zostało wyświetlone. W naszym komponencie header posiadamy elementy menu. Chcemy, aby każdy element takiego menu był komponentem, który będziemy mogli odpowiednio wystylizować i przypisać mu odpowiednie akcje. W tym celu w folderze
header, stworzę nowy folder o nazwie components. Wewnątrz components stworzę nowy folder o nazwie menu.button oraz nowy plik menu.button.js. Skopiuję strukturę komponentu, zmienię nazwę na menu.button i naszym elementem menu będzie jeden wiersz listy. Jednakże jeżeli chcemy użyć tego komponentu wielokrotnie, nie możemy za każdym razem wpisywać, że jest to portfolio. W tym miejscu będziemy chcieli skorzystać z danych przekazanych do naszego komponentu. Takie dane nazywają się propsami. Wykonując odwołanie this props, odwołujemy się do propsów przypisanych do tego komponentu. Komponent posiada props o nazwie children. Jest to wartość wpisana wewnątrz elementów komponentu. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z menu button w komponencie header, zaimportuję menu button z folderu components, z folderu menu button plik menu button, zamiast elementów li użyję komponentu menu button i wewnątrz znaczników, tak jakby HTML-a, znajdują się wartości. Te wartości są przekazane jako children do komponentu menu button. W tym momencie, jeżeli przejdziemy na stronę, zobaczymy, że strona wyświetliła się z elementami komponentu. Jeżeli do naszego komponentu dodam jakąś wartość, wszystkie wartości otrzymały myślnik. W kolejnej lekcji zajmiemy się wystylizowaniem naszego menu.